W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Tak uczy nas Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 4 werset, a także 8 rozdział, werset 12. Pan Jezus jest właśnie światłem w ciemności. Podczas naszej podróży w Peru odwiedziliśmy jedną z wielu jaskiń, opowiedział pewien człowiek, którego przeżyciem posłużę się do ilustracji tego fragmentu. I ten człowiek kontynuował opowiadanie, które znajdują się w tamtejszych górach. Wszyscy byliśmy wyposażeni w latarki czołówki. Przewodnik poszedł przodem i pokazał nam wiele ciekawych formacji skalnych. Chociaż jego wyjaśnienia były interesujące, panująca tam ciemność zaczęła nam trochę dokuczać. Byliśmy szczęśliwi, gdy ponownie wyszliśmy na otwartą przestrzeń. To doświadczenie na nowo uświadomiło mi, jak przytłaczająca jest ciemność duchowa. Żyjemy w bezbożnym świecie, zaciemnionym przez grzech. Jakże bardzo potrzebujemy światła, wypędzającego noc z naszego życia. Światłem tym jest Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, który sam powiedział: ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 46 werset. Kiedy otworzymy nasze serca Panu Jezusowi i pozwolimy Mu rozświetlić nasze życie, zauważymy, że nie tylko otaczający nas świat jest daleki od Bożych zasad, ale także w naszym życiu nagromadziło się dużo brudu. Wszystko, co było złe i niewłaściwe, wychodzi na jaw. To oczywiście nie cieszy nas i dlatego mamy dwie możliwości. Po pierwsze, albo oczyścimy nasze życie, szczerze wyznając Bogu nasze grzechy, wtedy On nam przebaczy i oczyści z wszelkiej nieprawości, albo zamkniemy się na to Boże światło i odwrócimy się od Jezusa Chrystusa. W takim przypadku w naszym życiu pozostanie ciemność. Jaki jest Twój wybór? Po pierwsze, zanim to będzie Twoją możliwością, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Konieczne jest być zbawionym, aby nie trafić do jeziora ognia i siarki, do piekła, gdzie będzie po prostu wykonywana, trudna dla każdego stworzenia ludzkiego, dla każdego człowieka, dla każdego, kto tam trafi. Sytuacja, w której będziesz oddalony na wieki od Bożej światłości. Ale jeśli jako chrześcijanin, jako już zbawiony, masz jakiekolwiek tutaj rzeczy do wyznania Bogu, to wyznaj grzechy swoje, gdyż dla każdego, kto wyznaje grzechy, jest zagwarantowane Boże przebaczenie i oczyszczenie. Więc jeśli już uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi i jesteś zbawiony, ale trafiło się w Twoim życiu coś, co musisz Bogu wyznać, to nie zwlekaj.